czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema. Siema. Kurwa, ale gówno to. Co nie możesz? Posypałem się po prostu rozmowę. Bo ja z tym mam problem. Te LTR-y. Na trawę tam. Tam będzie przyczepnie. To ja nawet z wami pójdę. To weź tam zawróć. No dzisiaj mój kład bezawaryjnie jakoś. Tomek kierunkowskaz mu wypadł. Drugiemu Tomkowi opona się przebiła. LTR-a. Padł rozrusznik. Wydech odpadł też. O! Jest! Ja też chcę taki wydech. Ja też chcę. Olek, no persy schowam do lodówki. To Bosch. Albo jak to zwał, świerka kątowa i będziesz miał. Mam. Albo Flex. Sopery w uszy i można jeździć. To jest kwasowy robi, nie? Kurde, co on tam robi? Bagaż termiczny mu się stopił na tym, nie? A pod zamówienie? Robił? Pod zamówienie, no a jak? A jak on jest, nie? Tu pod zamówienie, patrz, na Godziębie. No. Jest zamówiony. Dobra. Jadek! No. Jeszcze dzisiaj zobaczymy, czy te bilety są. O, właśnie, dzięki, że mi przypomniałeś. No, jak jesteśmy, ty się zobacz. Dobra. To co, chłopaki, do lasu? Jak na zawodach! O, szedł jak kona! No. Jak na zawodach, nie? Kasper mówi, czemu tak chodzi? Ja bym urwał tu mnie. Ja też chcę urwać. Takie nowe urwać? No widziałem ten, co ty masz, wydać spoko. Mi się to się podobało. Ta końcówka mi się czerwona mega się widzi. No, teraz jest taka. Zajebiście. Ale mam dla ciebie inwestycję. Kolejną. Weź, ja już mam jedną. Odkup. 100 i 350, tak samo. Ale wiesz co, odkup ten wydech i będziesz miał na zmianę. Jedziemy do lasu. Dobra. Zmiana tej baterii. Czuć tam moc. Lecimy. Thank you.
ten wydech. No. Mamy tak samo teraz. Wyrwał. Normalnie odkręcił, nie? No. Tutaj. Tu jest dobrze. A niech trochę ostygnie. Ale jak coś to zrobił? A nie wiem. Chyba wiesz co... Ale to dopiero niedawno, bo ja zauważyłem się strzelić. Tak. Wiesz co, jak chyba wjechałem w tą kolejnę i wydech podniosło go do góry i tu wywaliło go. To musisz wiesz, co przerobić tutaj, żebyś miał drugie wejście na wydech. Na jednej śrubie to sobie może jeździć. Wiesz? Dobrze. Musisz na dwa wydechy. Musisz na dwie śruby. Koniecznie. Naprężenie jest to bez. Krytki się przydadzą. W pij zajebałeś. W co? Pniak. Dziś drzewo wycięli, to jest on przede mną kurz, nic nie widział. Aha, no i co się stało? To się wyprostuje. Masz młotek? Ja nie mam. Ale nie, macie młotek? Klucz masz jakiś? Masz ten duży klucz? Oddałem. Nie mamy już kluczy. Mój pyk jak odpowiedziałem, gdzieś się tam położyłem. Trochę poszedł. Nie widział. Weź mi to do góry. Czekaj, ja go sobie złapię. No co? Idzie. Idzie, będzie luks. Będzie luks, panie, będzie hamowało. Dobra, już nie musisz. Dobra. Lewą mam silniejszą. Poczekaj, puść tylko. Zobacz. Teraz będzie trochę nisko, ale... A, kurde. Czekaj. No zobacz, będzie hamował. Trochę do góry. Zobacz, będzie hamował. Będziesz musiał nogę trochę niżej. Ale coś zahamujesz. Zobaczymy. Test hamowania. Hamuje, jest git, naprawione. Tomek, naprawisz mi wydech? Jaki? Co?
No chodź zobacz. No ale widziałem. No ja naprawiłem hamulec Arkowi, to ty mi napraw wydech. Klucze, tak. O, no. No nie mam kluczy. Ale ja mam. O właśnie. Co żeś czas? Nic. Kolejne wjechałem. A tam są takie i pewno tutaj wiesz, zahaczyło dołem. Przecież nie powinno, no ale może w korzeń uderzyłem. No właśnie w korzeń uderzyłem. Będzie git. Wyzwanie dał. No wyzwanie. To rurę w rurę trzeba włożyć. Tego trzeba odkręcić. Czekaj, spokojnie. Nie? No tak. To mam popaskę. Tu jest szóstka, trzeba poluźnić. A tam jest. Ty nie musisz luźnić, wejdzie, no. Potem tylko się ją dokręci. Masz tutaj do śrub? Nie mam. A nie kuźwa plecaku miał, nie zapomniałeś jak plecaka. Ajej. Bym ci zrobił. Dzięki Tomek, że jesteś taki pomocny. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Ale jak ci widzisz, awarię usunąłem, odkręciłem ci koło. Te, dzisiaj tak, koło odkręciłem, hamulec naprawiłem. A ty masz to w piachu, to nie idzie. W piachu to napluj. To ma coś z twoją siłą stało. Urgałeś? No nie ja. Urgałeś ją. Dać ci tutaj coś do roboty. Ład. Widzisz. Trzeba było napluć, żeby się wystudziła, by nie pękła. No właśnie nie powiedziałbym, bo przy tam większej temperaturze lepiej idzie. To wiesz co, to trzeba ściągnąć co obejmę w ogóle. I go wcisnąć. Śruba pękła. Masz kombinerki albo śrubokręt, żeby to... Dasz sobie radę, nie? Nie muszę tu pilnować, nie? Majter. Sorry Tomek, że cię tak angażuję. O, widzisz, udało się. Nie no, spoko, tak mi się nudzi. Jakbyś miał spawarkę, to mi się tu dziura nowa robi. Gdzie? Wydechu. Mam, chyba tu. A ty masz spawarkę, ale nie przy sobie, ale mam. No. A ty masz. Bo z tego tą śrubę wyciągnąć, pożyczyć taką samą od kogoś, albo wykręcić z KTM-a. No właśnie, myślę, gdzie może mieć taka, nie będę miał takiej długiej. Ma ktoś obejmę? Trytycki! Słuchaj, to inaczej zróbmy. No bo nie mamy śruby, nie? No bo nie mamy, nie? Czekaj, czekaj. Może coś znać. To? Czemu ty ja. No bo nasypałeś, debilu! Jeszcze potem odkręcić. I tak będzie się odkręcić. Tomek, dosadkę ci wypadł. To weź schowaj. Czekaj. Tylko dmuchnij. Ci dosunę. Gumowym butem. Wiesz, że znalazłem tu twoją podeszwę? Wiem, widziałem. Też ją widziałem dano. Ale fajna obejma. Od kogo to jest? Od LTR-a. Dzięki, Adam, za obejmę. A to od twojego wydechu jest? To jestem ci winien obejmę. Tomek tutaj wiesz, działa, robi, to może jakąś wlepę znajdę. Patrz, mam. O, przykleimy. Dla wszystkich. O, dzięki. Banda z Bydgoszczy. No trzymaj, wszystkie. O, dzięki, przykleimy. Tylko jak się umyje, odpuścimy. Gdzie? Dawaj na to! Najlepiej trzyma. Żeby było widoczne. No, no jedną daj, a potem sobie zrobisz. Ups. Pójdź schowaj tam do tego. Oficjalne naklejanie. Naklejasz teraz czy później? Kurde, na pia? No, ja. Mamy więcej. Pamiątkowe. O. No nie, no to musi być. Teraz będzie zasuwał. Na miniaturkę będzie. Już idę Tomek, sekunda. Ole, kurde, weszła. Yes. Teraz masz dwa konie więcej. A ty znowu się pchacie? No, bo zaraz się zbijamy. A my jeszcze w las wjedziemy, nie? To się dołączy. Ale mój też tak chodził, nie? Przez jakiś czas. Dobra, to, o, jest tutaj. To na czuja zrobimy. Nie, no jest. Pan Mirek na czuja mi zrobił. Chcesz ją na przymiarkę długości czy wyrzucić? Nie. Nie potrzebujesz? Nie. Mirusiowi trzeba polać i od razu pójdzie robota. No, ale mamy tylko wodę. Wystaw cebulę. Dobra. Zadowolony? Ale już jest? No już. Przykręciłeś? To się nie rusza? Ty, no jest dobrze. Git! Mirek. No. Nie po co jechać na serwis do Stasia, jak tu maszynka. No, nie no, Mirka. Dzięki Mirek. Gdzie nas? Proszę. Ale serwis u Stasia był przecież na tym, na Uzdowie, nie? No. No. Tak? No.
Ja inaczej żyć nie umiem.